Wyjeżdżaniu młodych i wzbogacenia obcego kraju, przeciwko likwidacji naszych przedsiębiorstw, przeciwko dzikiej prywatyzacji, przeciwko degrengoladzie, która jest w tej chwili w ochronie zdrowia i we wszystkich innych branżach. Tak dalej być nie może. Protestując, dzisiaj wyrażamy nasze stanowisko i wolę wspólną z naszymi kolegami na Śląsku. Oni są tymi... KHSR miał 9 milionów złotych na koncie, a w chwili obecnej inwestor wyciągnął z KHSR 232 miliony złotych. I dziś się domaga wyrzeczeń od nas, a rządzących stają obojętni. Chciałem podziękować przewodniczącemu regionu świętokrzyskiemu i zarządowi za pomoc. I obecni tutaj posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy jako jedyni starają się nam pomóc. Także walczmy o swoje miejscach pracy. Nie dajmy oszukiwać ludzi pracy. Na tablicach. Myślę, że nie wszyscy je znają, w związku z tym pozwólcie, że kilka odczytam. Jakby się te osoby trzymające, o właśnie, tak bardziej do
również naszej partii rządzącej. Milicja też była obywatelska.